To bardzo widowiskowa i dynamiczna dyscyplina sportu. Od czwartku przez 5 dni na katowickim rynku będzie można oglądać zmagania drużyn w odmianie koszykówki 3x3. Najpierw zagrają młodzieżowcy do 23 roku życia, a potem odbędą się finały Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn. Paweł Jędrusik. Zasady są bardzo proste. Są dwie drużyny, które grają na jeden kosz. Jeśli zawodnicy trafiają z zaciągłej półokrągłej linii, wówczas drużyna dostaje 2 punkty. Jeśli sprzed, to 1 punkt. Tak samo jak w przypadku celnego rzutu wolnego. W środę w Katowicach do rywalizacji przystąpiły drużyny młodzieżowe z całej Europy. Jako pierwsze zagrały Polki i Brytyjki. Zwycięzcy turnieju w Katowicach jadą we wrześniu do Mongolii na Mistrzostwa Świata młodzieżowe. Natomiast sobota, niedziela stać będzie pod kątem rywalizacji o tytuł Mistrza Polski, mężczyzn, kobiet i koszykarzy na wózkach. Także duże emocje, 24 drużyny w weekend. Koszykówka 3x3 staje się coraz popularniejsza i to nie tylko w Polsce. Jest to już także dyscyplina olimpijska. Myślę, że ta popularność koszykówki 5x5 już jest znana od wielu, wielu wieków. Jest to popularyzacja taka bardzo, bardzo długa. Natomiast koszykówka 3x3 jest już dwukrotnie na igrzyskach, bo była w poprzednich i również teraz w Paryżu, więc ta dyscyplina widać, jak mocno się rozwija. Mecze na rynku w Katowicach będą odbywać się do niedzieli 11 sierpnia w godzinach od 14 do 20. Wstęp jest bezpłatny.